udzielił przez Ducha Świętego polecenia apostołom, których sobie wybrał. A potem został wzięty do nieba. Im też po swojej ręce dał wiele dowodów, że żyje. Ukazywał się im przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił: słyszeliście o nim ode mnie. Ja chrzciłem, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytywali go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Odpowiedział im: nie ważne to rzeczy znać czas i chwilę, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Po tych słowach uniósł się ich obecności w górę i obok zabrał go przyszedł z przeboczu. Kiedy uporczywie wypatrzywali się w niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do niego dwaj mężowie w białych szatach i rzekli: mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i patrzycie się w niebo? Ten Jezus wzięty od was do nieba przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do niego. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Działanie jego potęgi i siły, z jaką dokonał dzieła w Chrystusie, gdy wskrzesił
na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem nazywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko głową dla Kościoła, który jest Jego ciałem. Pełen tego, który napełnia wszystko na wszelki sposób. Oto Słowo Boże. Ma swój początek i koniec.
I nie zależy od tego, który rok dzisiaj wypadł, czy rok A, czy rok B, czy rok C. Przewidziane są czytania z trzech Ewangelii, czyli Mateuszowej, Markowej, Łukaszowej. I to jest końcówka Ewangelii, a więc w roku A zakończenie Ewangelii wróciło tego Mateusza. W roku B zakończenie Ewangelii wróciło tego Marka. W roku C zakończenie Ewangelii wróciło tego Łukasza. Ciekawe słowo jest tutaj użyte, zakończenie. Może właśnie dlatego zakończenie, ponieważ także i dla apostołów i innych uczniów Pana Jezusa kończy się moment, czas, dni, kiedy po Jego zmartwychwstaniu mogli z Nim rozmawiać. Ale uprzednio musieli nauczyć się być ludźmi nadziei. Kiedy Jezus ich zaprosił, by stali się Jego uczniami, i posłał ich, aby stali się apostołami. To kiedy szli za nim, wędrowali za nim od miasta do miasta, od wioski do wioski. I byli świadkami wielu jego cudów i zasłuchani w jego nauki. To wydawało się mi, że z Jezusem mogą przenosić góry, osiągnąć wielkie cele. Oczywiście każdy z nich miał swoją własną wizję, co chciałby z Jezusem osiągnąć. Byli nawet uczniowie Jezusa, którzy tak byli bardzo politycznie zapatrzeni i myśleli, że Jezus jako wybawca, jako zbawiciel przyszedł na świat, aby ocalić Izraela z rąk Rzymian. Wiemy, że wtedy Izrael był pod rzymską okupacją. Inni patrzyli na Jezusa inaczej. A Jezus ciągle musiał prostować ich myślenie i wyraźnie powiedział, Królestwo moje nie jest z tego świata. Ale niezależnie od tego, jakie było zapotrzebowanie każdego z nich na celu Jezusa i jakie sobie stawiali cele, idąc za Nim i będąc w Jego towarzystwie, wszyscy byli ludźmi nadziei, na coś liczyli, że coś w związku z osobą Jezusa ważnego się wydarzy. Ale nagle jakby nadzieja umarła, bo oto Jezus został pojmany, postawiony przed sądem, skazany, ukrzyżowany, Jego ciało pochowano. Został w nich strach i beznadzieja. I może to pytanie, czy ta trzyletnia wędrówka za Jezusem miała jakąkolwiek wartość? Czy to miało sens? Mieli nadzieję, każdy swoją własną wizję, co chciał osiągnąć, będąc przy Jezusie, a teraz, kiedy uczestniczyli w Jego pogrzebie, o czym mogli myśleć? Czy nie były to lata zmarnowane? Nadzieja umarła. Ale ta nadzieja umarła tylko na chwilę. Bo trzeciego dnia Jezus już się zmartwychwstał i się pokazuje. I mówi, to ja jestem. Nie bójcie się. Mówi, że zwyciężył śmierć, pokonał piekło i szatana i równocześnie posyłał ich, aby szli i głosili, że on jest zwycięzcą. Nadzieja wróciła. I to wróciła wielokrotnie. Lecz jeżeli ten czas musiał się skończyć, Jezus odchodzi z tego świata. I teraz ciekawa rzecz, co to znaczy odchodzi z tego świata? Pismo Święte mówi, że poszli za miasto na górę wysoką i tam w ich obecności Jezus odszedł do nieba. Czy poszedł jakieś inne miejsce? Czy to możliwe, żeby jakieś inne miejsce poza Jego uczniami istniało? Jezus choć mówił o miejscu, choćby i w kontekście, idę przecież przygotować wam miejsce, to nie myślał o pewnej przestrzeni, ale o komunikacji, o wspólnocie, o byciu razem. Jeżeli więc odchodzi z tego świata, to znaczy tylko, że kończy się czas, kiedy oni będą go fizycznie widzieli,
kiedy będą mogli go słuchać, z nim rozmawiać, z nim jeść, po prostu z nim przebywać. Ale on dalej będzie z nim, choć widzieć go nie będę. Powiedział do nich: oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Kończy się więc ten czas, kiedy Jezus ukazuje się im po swoim zmartwychwstaniu. Kończy się, a więc jest zakończenie Ewangelii Mateuszowej, Markowej czy Łukaszowej. Zostaje im nadzieja na wzroszczenie wiary. Co to znaczy? To znaczy Jezus obecny, lecz niewidoczny. Jezus przemawiający, ale niewidoczny. Jezus działający, ale niewidoczny. Jezus zapraszający do stołu, ale niewidoczny. Ale ciągle obecny. I dlatego wróciła znowu w serca apostołów nadzieja. Bo przecież Pan jest z nimi i Pan ich prowadzi. I w tylko części niby gdzieś jesteśmy. Nie widzimy fizycznie Chrystusa, ale trwamy w Jego obecności. Szczególnie we wspólnocie Kościoła, w sakramentach, w Eucharystii. Dzisiaj tutaj będąc. Jezus jest z nami. I choć było zakończenie Ewangelii, to tak naprawdę jest początek innej Ewangelii, niepisanej gdzieś na kartach, chyba że ktoś pisze, ale pisanej w sercu i w umyśle każdego z nas. I każdy na nowo z nas może odkrywać obecność niewidocznego Jezusa w swoim życiu, może dać mu się prowadzić, może sprawić, że Chrystus, błogosławiąc mu, będzie porządkowo jego codzienność, a on będzie czuł się szczęśliwy, że Jezus jest z nim. Obyśmy o tym zawsze pamiętali. Wierzę w jednego Boga. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie.
napełnij serce nasze pokojem i radosną wiarą, aby tęsknota za niebem przywitała naszą codzienność. Ciebie prosimy. Bądź Panie Jezu naszą radością i nagrodą w Jezu Piekli, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Święć te dane mocą Twojego
i dzięki Tobie składając łamą i rozdawał swoim uczniom mówiąc: wierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: wierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie z tak pokój.
Wszem powodu przebierzcie Boże, tego z Was Kościołowi pierwszymującemu na siebie kosztować Bożych planów. Zbudź na spełnienie nieba, gdzie Chrystus jako pierwszy z ludzi przebywa z Tobą, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Władysława Józefa, Stanisława Franciszka Piotrowski, za Helenę, Stanisława Buszczanowicz, za Danutę Jana Pruszkowskich i za Władysławę Mucha. We wtorek intencja wolna, podobnie w środę. W czwartek dwie intencje, pierwsza na świętej pamięci Lucjana Rezerskiego, 30 dzień po poprzednim, druga na świętej pamięci Eugeniusza Ostrowskiego, za jego rodzicą, za Anielę Józefa oraz brata Jana. W piątek za świętej pamięci Romualdę Kuczoła i 30 dzień po pokrzenie. W sobotę za świętej pamięci Agnieszką Wieruszewską. I w przyszłym niedzielę rano za świętej pamięci Zygmunta i Kazimierza Garlińskich, za zmarłych z rodziny Garlińskich, Rosakowiczów i Lewickich. W sze o 11 za chwilę omówię i wieczorem za zmarłych rodziców, za Zofię Stanisława, za Mariana Cebrowicza, za brata Henryka, za rodziców Anielę i Władysława Micha. Zapowiedzi prześlubne. Jacek Kamiński, Jan Tartaszki, pragną zawrzeć sakrament małżeństwa. Dni powszednie, wieczorne w kościele parafialnym o godzinie 18. W tym tygodniu muszę w sobotę do Opolu o 16.30 i Błądkowie o 16.30. I zbieramy po mszach świętych ofiary na pomoc trzęsieniu ziemi w Nepalu, a ta co jest przeznaczona na organizacji Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie i wtedy głównym gościem będzie papież Franciszek. Także dobrej zbiórka na kwiaty do ołtarza na Boże Ciało 31 maja. Chodzi o to, że to te rodziny, które szykują ołtarza Bożego Ciała, prosiły koszty, ale także aby inni się łączyli i dlatego taka zbiórka będzie po mszach świętych za dwa tygodnie. Zaraz po mszy świętej nabożeństwo majowe. Za tydzień w niedzielę o godzinie 11 pierwsza komunia święta. Jak co roku wszystkie ławki na biegunnej od pierwszej do ostatniej są zarezerwowane i muszą być puste. One są przeznaczone dla rodziców dzieci komunijnych, którzy na początku liturgii pobłogosławią swoje dzieci, a będzie to na Boże. Dlatego właśnie, kiedy już dzieci wejdą do kościoła, a za nimi rodzice, to rodzice mają pierwszeństwo w zajęciu tych miejsc. Rodziców dzieci komunijnych proszę o przekazanie tej informacji gościom komunijnym. No nie będę miał z nimi specjalnego spotkania, żeby właśnie ich o tej rzeczy poinstruować, to jest bardzo ważne. Także wychodzi o tę jakość nagrania wideo z komunii. Gdy chodzi o ten temat ostatni, to jak rodzice wiedzą, jak się bawialiśmy, prawo łączności na robienie zdjęć i wideo w komunii ma zamówiona firma przez rodziców. Tym, którzy nie dostosują się do tych zasad, siostra ma prawo w czasie liturgii głośno upomnieć. Myślę, że nie będzie takiej sytuacji, bo wszyscy czujemy się tymi, którzy biorą udział w liturgii, a nie tylko przychodzimy sobie zrobić zdjęcie dla kochanego dziecka. I gdy chodzi o obecność na mszy o 11, parafia niezwiązana z dziećmi komunijnymi szczególnie zapraszam na starą niedzielę na mszy albo o 8 albo o 18. A gdybyście szli na godzinę 11, proszę o zachowanie tych zasad. Wtedy dzieci dobrze przeżywają komunię rodzice, a także goście. Ze względu na pierwszą komunię świątą, za tydzień nabożeństwo majowe będzie nie wieczorem, po wieczorze przy świątej, tylko o godzinie 16 z udziałem dzieci komunijnych i ich gości. Spowiedź przed pierwszą komunią w sobotę o 10. A w piątek po wieczorze przy świątej nabożeństwo majowe, czyli około 19. Przygotowanie kościoła przez rodziców dzieci komunijnych. Zabierzmy ze z domu to, co jest potrzebne. Teraz informacje związane z przygotowaniem do sakramentu bierzmowania. Spotkanie na kandydatów przygotowujących się do przyjęcia.
rozdziale 17 stali nad prawami. Obecność obowiązkowa. Próba dla tych, którzy tylko pójdą do sakramentu objęcia powołania. Ci, którzy idą, to znaczy ci, którzy są przyjęci, zdali skrócenia i ksiądz Maciej i ksiądz Bałoszki zatwierdzili. I dla nich jest próba, która będzie miała miejsce w środę o godzinie 16. Oczywiście obecność jest obowiązkowa, bo także ta liturgia musi być odpowiednio dobrze przygotowana. Ksiądz Maciej zaprasza ministranta na rajd rowerowy, który będzie w sobotę o godzinie 12. Także kilka informacji z życia z naszej parafii. Rozpoczynają się już kilka było koncerty rowerowe w naszej parafialnym kościele. Wczoraj była grupa, która była zorganizowana przez powiat kołobrzeski, gdzie jedna z naszych organizacji z podstawówki koncertowała i grała utwory Dolmana Bacha, także muzyką filmową. Ale także i na przyszłość, w najbliższym czasie, są zakontraktowane koncerty organowe. Między innymi przyjedzie grupa ze Szczecina, by wysłuchać koncertu organowego w naszym kościele. A także i na naszych szkołach, czyli podstawówki gimnazjum, są ubrane dwa koncerty. Jeden koncert będzie wykonany dla naszych organistów, a drugi koncert będzie wykonany jednej z organistów, która grała 10 lat w naszej parafii, a w dniu 3 czerwca w Katedrze w Szczecinie ma swój koncert dyplomowy. Także i dziś grająca organistka Martyna brała udział w drugim koncercie w Przeglądzie, a właściwie w Okusie w Niemczech i tam zdobyła wyróżnienie. Gratuluję. Martyna, powiedz, jak tam było, masz taki problem, powiedz się w trzech zdaniach. No po prostu byliśmy w takim kościele i było jakieś około jakieś 60 osób, które grały na różnych instrumentach, więc to dałaby na gością, czy po prostu Martyna aktualnie chodzi w naszej parafii, baronicą naszej parafii, to jest w szkole muzycznej w Szczecinie. To tak, żebyśmy wiedzieli. Kochani, za chwilę Boże błogosławieństwo, nabożeństwo, majorem to może nie zostanie, to spieszy się pilnie na kolację, to niech idzie do domu, bo wiadomo, że głód to jest, no trzeba głodę jakoś tam wygonić i jakoś sobie z nim dać radę. Ale kto może i kto ma chwilę czasu, to jeszcze zapraszam. Długo nie będzie, a nawet nie zawsze, jeżeli proszę, ustawiają się tam, żeby wejść do kościoła, wieczą, żeby wejść na nabożeństwo majowe, będąc wcześniej na mszach świętych, o innych godzinach, a teraz właśnie wieczorem chcą w tym nabożeństwie majowym uczestniczyć. Powstańmy, by przyjąć nasze błogosławieństwo. Pan z Wami. Oh,
Ktorý žije a kráľuje na veky vekov.